Hej wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam, jak robię paprykę faszerowaną ryżem, mielonym mięsem i cebulką, tak i przyprawami z serem feta. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to oglądajcie dalej. Jeszcze chciałabym zaznaczyć, że ja nie podpisuję moich dań pod etykietką "to są dania dietetyczne" i później wy osądzacie, co ja tam dodaję, czy ziemniak, czy kostka, czy coś, i po prostu ja wcale nie znam się na odchudzaniu i tak dalej. Ja po prostu proponuję dania wam na obiad i moim zdaniem ja gotuję przede wszystkim zdrowo i smacznie i będę dodawała to, co uważam ja. Pokazuję wam tylko niektóre z moich obiadów. Nie wiecie, co tak naprawdę ja jem rano i wieczorem, więc jeżeli po prostu możecie modyfikować sobie te przepisy, te mi smakują, działają na mnie, więc jeżeli lubicie je odtwarzać i podobają wam się te przepisy, to proponuję oglądać. Jeżeli nie, to naprawdę nie ma sensu komentować jakoś mojej kuchni w żaden sposób. Dobra, sorry, musiałam to powiedzieć. Więc wrzucam na oliwę cebulkę. Ja już mam czerwonej. Cebulka mi się troszkę podsmażyła, więc wrzucam mielone mięso. Mam tutaj po prostu mielony stek wołowy. I to się wszystko razem troszeczkę podsmaży. Do mięsa dodaję troszkę soli i pieprzu. Dodam też mały ząbek czosnku. Fajnie zaostrzy smak mięsa. Dodam też oregano. Przyprawianie jest bardzo, bardzo ważne. I dodam też czomber. Okej, to już jest wszystko gotowe. Tutaj mam ryż basmati, który przygotowałam chwilkę wcześniej. I wrzucam go sobie do mojego mięsa. I mieszam wszystko razem, bardzo dokładnie. Teraz do tego ryżu z mięsem wrzucam pokrojony w kostkę ser feta. I mieszam. Teraz tak, tutaj mam papryki, które ucięłam im tutaj tą górę, wydrążyłam w środku i tym będę później przykrywać. Także mam tutaj po dwie papryczki z każdego koloru, pomarańczową i zielona mi się wydaje jest no niezbyt dobra. I ułożyłam sobie takie właśnie w takiej foremce, bo wtedy będę pewna, że mi się nie wywrócą podczas pieczenia. Także to jest najlepszy sposób. I wlałam na dno troszeczkę oleju, żeby mi nie przywarły za bardzo. Także sobie po prostu faszeruję. Jak papryczki już mam nafaszerowane do granic możliwości, aż po brzegi, dociskam je tutaj tą górą. Pewnie cieszę, że macie odpowiednią górę do odpowiedniej papryki. To przynajmniej nie wygląda dziwnie. Dociskam mocno. I teraz polewam górę odrobiną oliwy, żeby mi się za bardzo nie zjarała. O! I takie coś ląduje do piekarnika, nie powiem wam na ile, ja daję tak 180 stopni. Zależy od tego, jak duże macie papryczki, ile tych papryczek macie, jakie one są duże. Ja tutaj mam takie raczej średnie papryki. Po prostu ryż w środku z mięsem macie gotowe, chodzi o to, żeby po prostu papryka się upiekła, zmiękła. I tak wyglądają gotowe papryczki po upieczeniu. Można je fajnie, widzicie, podać w tych tutaj końcóweczkach, fajnie to wygląda. Więc mam nadzieję, że wypróbujecie i smacznego do następnego, pa, pa.